jest Stasia i Joasia. A my tym jedziemy? Tak. Albo tym po lewej. Nie, ja poprowadzę dzisiaj. Lewy tam w prawo, ja? To ja nie jadę. Wygodnie bardzo tu jest, tak jak ja mogę jechać. Gramy ze Słowacją, to jest zastępczy taki nasz rywal w tym okresie przygotowawczym. Mieliśmy grać z Belgijkami, natomiast problemy covidowe jakieś pojawiły się w tym zespole i na całe szczęście udało się nam zorganizować tutaj sparingi z reprezentacją Słowacji. Co o nich wiecie? To jest zespół, który, tak jak szybko sprawdziliśmy sobie, jakie zawodniczki przyjechały, to jest zespół, który podobnym składem prawdopodobnie, jeśli takim wyjdą, to podobnym składem grał na poprzednich mistrzostwach Europy. Tam jest kilka doświadczonych dziewczyn. Nie był to dla nas gdzieś tam łatwy mecz, też jesteśmy dalej, trochę powoli wychodzimy z tego ciężkiego treningu, więc też ta fizyka to tak różnie wygląda. Dwa pierwsze sety to nasza zdecydowana dominacja, trzymałyśmy koncentrację, w trzecim nagle gdzieś zacięłyśmy się. Myślę, że to też może dobry taki moment, że musimy się nauczyć z tego wychodzić, żeby nam się coś takiego nie przydarzyło. Więc to jest jakieś kolejne doświadczenie. Całe szczęście w czwartym secie już wyszliśmy też dosyć zdecydowanie. Słowaczki też rozgrywały się, grały coraz lepiej, miałam wrażenie, coraz mniej błędów popełniały. Ale mówię, tak naprawdę skupiamy się na naszej grze, a nie na ich grze i to jest teraz najważniejsze. Za moment będziecie jechać do Bułgarii. W jakich nastrojach musisz pojedzieć? Jeszcze troszeczkę czasu, ale na dzisiaj jak to widzisz? To prawda, jeszcze troszkę czasu, ale już myślimy o pierwszym meczu. Myślę, że to będzie ważne, żeby dobrze wejść w turniej. Ja nie wybiegam w przyszłość. Wiadomo, każdy chce wygrywać i każdy jedzie, żeby wygrać. Natomiast ja myślę o pierwszym meczu i później o kolejnym.